Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 2. Ludzie, powracam z tą serią, ogólnie powracam do nagrywania gier, ponieważ przeniosłem się do innego pokoju. Jestem w stanie w tym pokoju na chwilę, powtarzam na chwilę, odpalić internet, żeby mi na chwilę działał. Co za tym idzie, jestem w stanie odpalić mój program do nagrywania. Lecz, no niestety jestem w stanie to tylko zrobić na chwilę, więc na razie w dalszym ciągu nie mam oglądać filmów, no ale w stanie mogę dalej nagrywać coś, więc chociaż tyle. Ale dobra, to oznacza, że mogę się zabrać za Wiedźmina. Gdzie byłeś? Aha, Trish. Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric. Nie pakuj się w to. Dlaczego? Kupcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. A co, niby ty jesteś? Bardzo się przydają. Nie ufam jej. Shili? Dlaczego? Shili ufam bardziej niż sobie. Shili to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej. Przyjacielem. No, to już wiem, że jej nie lubisz. Jakieś konkrety? Mówi do sobie Trish? Po prostu cię ostrzegam. Dzięki. Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Już Trishunia, kurde, coś ukrywa. Ale ja na razie nie chcę z tobą iść. Jak tutaj, kurde, chciałem coś innego zrobić. Gdzie w ogóle jestem? My idziemy teraz do tego lasu, co ja się wracam do miasta? Do tego lasu idziemy. Dobra, to sobie mogę sobie ten las... No to sobie zapisałem grę, no nie ma co. Gdzie są te potwory? Okej, uwaga, uwaga, uwaga! Kurde, to jest... Trochę z tego widzimy na to nie krajem, jeśli mam być sery. Nie zdziwię się, jeśli paru razy zapomnę. Dobra, chodź tutaj. Endriagi. Mam teraz będą w trójce. Jeśli w ogóle będę w stanie nagrać jest to trójkę. Bo ja wam teraz powiem, że mam problemy z trójką. Generalnie mam taki problem z trójkami straciętnie, mimo tego, że wcześniej w ogóle takich czym nie było. I ja nawet obstawiam, co jest tego powodem. Obwiniam system Windows 11. Naprawdę czuję, że ten Windows sprowadził mi jedynie kolejne problemy. Ponieważ naprawdę nie mam pojęcia, jak inaczej to wytłumaczyć. Nagle od jakiegoś tam dnia Wiedźmin zaczął się ścinać, tak strasznie ogólnie, że nie jestem w stanie w ogóle w niego grać. I wiadomo, no nie działo mi jakoś perfekcyjnie super wcześniej, no ale byłem w stanie w niego grać. A teraz to jest dramat ogólnie i ja mam swoje podejrzenie, dlaczego się tak dzieje, no po prostu obstawiam, że to jest wina niestety tego Windows 11, już tym bardziej, no chciałbym ten internet oficjalnie mieć. Ale być może już niedługo by tego miał w końcu. I chciałbym to powytać te wszystkie filmy, które nagrałem. No i również chciałbym się wreszcie wziąć za... Kurde, ja muszę uważać, bo tutaj z tego wiem będą pułapki porozstawane, no właśnie. Kurde! Dobra. Uzbrój? Może podniesiemy ją. Będę miał pułapki. Brawo, jestem po prostu mistrzem. Jestem mistrzem. Dobra. Teraz tak. No ja bym się w sumie wybrał do tego Skoty. Ale ten Skota to on będzie na jakiejś wsi. A niekoniecznie on będzie w tym... Niekoniecznie tutaj będzie, tylko on na jakiejś wsi będzie w pobliżu. I tam chyba tak spadaje, że będzie Cedric. W ogóle tutaj mam zlecenie na Endragi. To tak swoją drogą. Ech, Wiedźmin, Wiedźmin. Geralt może nie najlepiej w tej zbroi wygląda, ale jeśli mam być sery, nie obchodzi mnie to. Jakbym grał Ciri, to wtedy naprawdę bym przywiązywał uwagę do jej wyglądu, ale to jest Geralt, więc mam tą w dupie. Niech sobie wygląda jak chce, bo mnie to nie obchodzi. Kurde, jak ja bym chciał, kurde, Wiedźmina Ciri, no. To jest taka postać, ja pierdzielę. Naprawdę ogromne podejście na główną bohaterkę, no ale przez to, że Ciri nie jest Wiedźminką, tak no, oficjalnie nie jest Wiedźminką, no to marne szanse na to, że ona w ogóle będzie główną bohaterką.
Co jeśli mamy ceru, no nie podoba mi się to, no naprawdę chciałbym, żeby powstał... Albo powstał jakiś dodatek mogliby zrobić z Ciri, no. No Geralt ma kurde dwa dodatki, a Ciri do tego dodatku nie dostanie. Trochę to nie fair. O! To trzeba zniszczyć. Dobra, ale jak to się niszczyło? Bo tutaj jest jeden z tych okonów, ale jak to się niszczyło, bo nie pamiętam. Art? Nie. To się jakoś niszczyło, ale nie pamiętam jak. No po prostu muszę w to nawalać. Kurde, jak to się niszczyło? Quen? Axi? Nie no, Axi to nie. Igni? Irden? Dobra, jestem głupi, bo naprawdę nie wiem jak niszczyć kokony. Nie, jeśli na taki test nic nie dają. Kurde, jak niszczyć kokony? Co za kokony tych Endriak? Może to sobie sprawdzę. Kurde, teraz to będzie i... Są zlecenia na Endragi. Zlecenia na Endragi. Tutaj zlecenie na Endragi. Może to sobie zaznaczę. Kurde, nie za... Brawo, nie zaznaczyłem tego. Zlecenie na Endragi, proszę mi to zaznaczyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, czyli co, rozumiem, że dopóki nie dowiem się więcej na temat Endrag, to nie mogę w ogóle tych okonów niszczyć? Jakie głupie. Muszę chyba jakieś książki zdobyć na temat Endrag. To jest coś, czego strasznie nie lubię. I w Wiedźminie 1, i w Wiedźminie 2. Żeby wykonać zlecenie na jakiegoś twora, to muszę zdobyć księgi na ich temat. A w Wiedźminie to jest inaczej. Wiedźminie to jest tak, że po prostu zabiję jakiegoś stwora, to już od razu dostaję wpis na jego temat w Westerosie i w ogóle nawet nie muszę się dowiadywać niczego na temat tych stworów. Tylko od razu mogę wykonać zlecenie. Okej, okay, tutaj chyba odpalę quest z trollem. Bo chcę w kółku odpalić. Robimy quest z trollem, co by na to? Bo to chyba quest z trollem będzie, albo i nie? A nie, dobra, to się dostałem do tej wioski chyba, wreszcie. No, dobra. To jest nie quest z trollem, ale spokojnie, do questa z trollem też dojdziemy w swoim czasie. Ja sobie zapiszę. I tutaj wreszcie będzie ten Bartos, Scotta. Są mu dwa miecze. Gubię, czy co? Jestem Wiedźminem. Dlatego noszę dwa miecze. Są mi potrzebne do pracy. Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfia Suko. Aha. Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo wszystko ci wytłumaczy. Okej, tutaj mamy... dwóch skurwysynów. Są mu dwa miecze. Gubię, czy co? I mamy jedną Zirę, która jest hańbą dla elfów. I teraz pytanie, co jest gorszym złem? Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Koyatel! Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! Te dialogi. I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. No, zrobimy tego questa. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Malena. To na zmianę pogody mnie tak w krzyżu łupało. Zrobimy sobie takiego questa, oczywiście. Takie sytuacje ludzie potrzebują łodzi. Ale najpierw sobie z nim zawalczymy. Mówią, że nikt nie pokonał cię na rękę. Ano. Czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? Ta. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. Co jest tylko pozoruje, jeśli mam być sery? Bo on jest... to nie jest łatwy. A ja nie jestem jakoś super dobry w siłowaniu się na rękę, no ale pokonamy go.
Nawet trochę pieniędzy stracę. To na zmianę pogody mnie tak... A teraz nie chce mi się wcydywać gry, nie wiadomo jak wiele razy. Gotowy? Możemy zaczynać. Wasik chyba sporo ryzykuje. Dając aż 100 arenów, no ale dobra, zaryzykuję. Pewnie psa gram, tak mi się wydaje, bo on jest taki łatwy, nie będzie, no zobaczymy. O, niedobrze. To na zmianę pogody mnie tak w krzyżu łupało. Dobra, udało się. O, niedobrze. Silnyś jak Buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. Okej, ten Adam Pangrat to on będzie do pokonania w ciasce Rosa, ale nie zamierza robić ciaski Rosa. No chyba ewentualnie po zakończeniu gry. Zrobilibyśmy ścieżkę Orweta, najpierw pójdzie z Krosa na złych wyborach? A myślałem, że... Co mu dwa miecze? Gubię czy co? W sumie mógłbym obie dwie ścieżki zrobić. Co my tam mamy dalej do zrobienia? Zlecenie na Nekera, ale to też potrzeba informacji na temat Nekerów. Ja bym się musiał udać do biblioteki jakiejś, bo tutaj jest gdzieś biblioteka we Flotsam. Zobaczmy. Chyba bym się jednak udał do jakiejś biblioteki najpierw. Tylko właśnie teraz to był... Ale dobra, tutaj jest chyba powrót do miasta. Co mu dwa miecze? Gubię czy co? Dobra, to są właściwie doki. Tutaj, kurde, plakat z Jorwetem. Chcą go dorwać. Gnidy ludzkie. Dobra. Zabiję was za tą elfkę. Nurtuje mnie pewne pytanie. I co tam u was no, słychać? No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym żywieniem. Nie. Ale mnie ci ludzie wkurwiają. Dwa miecze. Gubię czy co? Dobra, ja poszukam takiego jednego krasnoluda. Ale to chyba nie tutaj. Bo mamy ogólnie do porozmawiania z dwoma krasnoludami. Jeden z nich jest fryzjerem, a drugi właśnie jest Kurde, jak to się mówi? No, w bibliotece pracuje po prostu. Sprzedaje książki. I teraz bym właśnie potrzebował pogadać z tym bibliotekarzem. No ale to nie tutaj. Panie sobie nie wskaza. Ja sobie coś wezmę tylko. Geralt złodziej i włamywacz. Bezcelny, kradnie wszystko, pieniądze kradnie jedzenie, zabiera ludziom ostatnią nadzieję, na lepsze jutro, ale ludzie to kurwy w Wiedźminie. Biały wilku, czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka? Nie, pomyliłeś chłopie uniwersa. Witor? Witor, a nie Wiktor? Kedmil. Maria. Jakie imiona. No to chyba elfka była. Bo powiedziała Kedmil. Kedmil to... Buty? Co się stało? Powiedział, że nie może jej teraz zostawić, bo ona przechodzi trudny okres. Świnia! Od którego szewca? Od Amandila. Nie wiedziałam, że stać go na rzecz od 8000 orenów od króla kryzys zeżarł? Ja nie wnikam. Czasami lubię się wsłuchiwać ich rozmowy, bo jestem ciekawy, co jestem w stanie poznać którykolwiek z tych głosów. Z jakiegoś innego uniwersum. Z polskim dubbingiem. Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki. Jak mówiłaś, ale rozmywa się na deszczu. Kurde, gdzie jest ten krasnolud od... Fryzur. To jest biblioteka, może tutaj, kurde, już nie wiem. Wydaje mi się, że już schodzę w kółko i właściwie teraz zagląda do domów, w których też nie byłem.
Harda, no ale ten to chyba bardziej jest jakimś kowalem. No ale dobra, zapisa gra. O, to miło. Aha, nawet nie mogę z niej pogadać, no to świetnie. Okej, no źrenica nie ludzi, no to, to powinno być w takim razie gdzieś tutaj, ale... Ja oczywiście nie wiem, gdzie to będzie... Tutaj już sprawdzałem ten dom, to jestem tego pewny, ten dom już sprawdzałem. Może on, kurde, gdzieś na zewnątrz jest. O, to miło! I wiesz, spytał, dlaczego płacze. Kretyn, i co? Mówię mu, że jest podłą świnią i żeby sobie poszedł. I co, poszedł, idiota? Poszedł. Mężczyźni nigdy nie nauczą się słuchać. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Tu jest zeznik. A co teraz sobie chyba po prostu wejdę do jego domu? A ja nie szukam usług u zeznika, ja szukam usług u bibliotekarza za książki. Na temat stworów. Dam sobie głowę uciąć, że chyba się uskręca i to w kółko. A to nie jest dobra. A jest jakaś pani wiedźminowa? Teoretycznie jest, ma na imię Ciri. Ale nie jest w pełni wiedźminką. Bo nie przeszła wiedźmińskich mutacji. Patrzeć nie mogę na te mordy. Kurde, no nie znajdę tego bibliotekarza, no. On się Eilnar nas... Zaraz. On chyba będzie do ugrania w kości, teraz sobie wspomniałem. Pokerowa twa flotsa. Milcz, kobieto! Trzeba było tak od razu zrobić, mądralo. Najorweta! Nie! Narosa! Bo Ros to chuj. Właśnie, w ogóle to miałem mówić Weron chuj, a nie Ros. Vernon to jest straszny chuj. O kurde, ale naprawdę jak pani Rosa z chuja to obejrzą, to będzie wielki wpierdol. Jak ty tak śmiesz mówić o chuju, on jest zajebisty. No jest zajebista postacią, niewątpliwie, ale ja wolę Jorveta. Ja jestem po stronie Jorveta. A nie po stronie chuja. Do mafii nie wstąpię. A broń robię lepszą, więc cen nie zmienię. Szkoda. Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga. Aha. Wypadki przecież się zdarzają. Pożar w kuźni to częsta rzecz. A ze złamaną ręką dobrą broń trudno wykuć. Co? Grozisz mi, gnoju? Wynoś się stąd i nie wracaj, bo jak ci przypierdolę, to cech ani nie uchroni, ani nie pomoże. Z tym gościem jeszcze będziemy mieli do czynienia. Ale to jest taka pewna ważna wskazówka, którą warto sobie zapamiętać. Dobra, wreszcie trafiłem pod właściwy adres. Głupstwo! Cóż się do mnie sprowadza, biały wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele o tobie słyszałem. Właściwie czytałem. W listach od riwijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty, nie ludzi. Dobra. Książki we Flotsam, wspólnota nie ludzi. Ja bym chciał jakąś książkę na temat nekerów. O! Albo to jest to. Okej, co ja to kupiłem? Bo teraz nie jestem, ale chyba kupiłem. Dobra, to jest, co bym chciał... Chcemy, dobra, zgnice. Nekery, też. Zgnice również. Keiran, właśnie, moglibyśmy coś... O kurde, to drogie jest! Ale sam teraz... Pieniędzy wydał. Dobra, trudno. Tacy jak ty nie są mili bogom. Jeszcze mogę z nim zagrać w kości. Pozwolisz, że rzucę okiem na twojej... A proszę bardzo. Co sobie w kości pogramy, co mi tam. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? W ogóle to miałem te kości nie grać, nie? Ale jakoś tak... Nie wiem, te kości mi się jednak chyba wydają lepsze niż w Wiedźminie 1. Wydaje mi się, że jakąś mam większą kontrolę nad tymi kościami w tej grze.
Aj, kurde, bo... Dobra, zepsułem to. Chcę się odegrać. Zepsułem to. Zepsułem to strasznie. Dobra, jeszcze raz. Bo tymi kościami miałem najpierw rzucić, a tego nie zrobiłem. Dobra. Spróbuję tak. Zacznij zastanawia się. Spacja. Kurde, na tych kociach to mi zauważam straszna gra jednak tnie. Znowu! Ech. Wygrałem! Chcę się od... Dobra. Pozwolisz, do tego jest sztuka. Chciałbym za... To gra... Rzuć kośćmi. Może najlepiej będzie, jeśli wszystkie rzucę od razu. Jak przegrana? Wygrałem! Chcę się odebrać. Swoboda, nie rozumiem tych kości w ogóle, nie? To jest po prostu jakiś drama. Dobra, słuchajcie, przedstawmy sobie o potworach. Cairon wyróżnia się pośród wszystkich stworzeń dużych i małych, pięknych i brzydkich. Jest unikatowy i niepodobny do żadnej innej istoty. Bez wątpienia jest to stwór pokoniunkcyjny, który pojawił się w naszej rzeczywistości w czasach, gdy przenikały się światy. Zamieszkał w wodach Pontaru, gdzie żyje do dzisiaj. Kronikarze odnotowali spadki pojawiania się Cairona na powierzchni rzeki na przestrzeni wieków w różnych miejscach. Nie ma pewności, czy jest to jeden i ten sam potwór, który niezwykle wolno porusza się w dół, a to w górę rzeki, czy też jego potomstwo widziane tu i ówdzie. Zgnilce. Zgnilce są trupojadami, czyli zerują na padlinie i ludzkich zwłokach, co nie znaczy, że nie atakują żywych. Można je spotkać na pobojowiskach w pobliżu miast ogarniętych epidemią, przy wsiach, w których panuje głód. Jeśli dostrzeżecie gdzieś zgnilca, możecie być pewni, że w okolicy jest ich więcej. Pojawiają się znienacka, a zagrożone znikają miejsca szybciej, przez co bardzo trudno wybić je do nogi. Zamiast uganiać się za sklicami, lepiej odciąć je od źródła pożywienia, znaczy spalić trukła w okolicy, na stosie spalić, a nie jakieś starodzieki palić, po to starodzieki palić. Lepiej palić zgnilce, a nie starodzieki. Nie pogrzebać, a właśnie spopielić, bo zgnilce kopią sprawą i animusem. Pozbawione pożywienia bestie wyniosą się w poszukiwanie nowych terenów. Lecimy dalej. Nekery. Wyobraźcie sobie utopca, który ryje podziemne tunele, wspina się po drzewach, jest jeszcze bardziej zajadły, a gdy atakuje znienacka, to zawsze w towarzystwie wielu pobratyńców, a wówczas będziecie mieli dobre pojęcie o Nekerze. Te prymitywne stwory są zakałą pust, boją się ich mieszkańcy leśnych wsi, a zwierzęta z daleka omijają ich gniazda. Nekery są stworami społecznymi, tworzą coś na kształt plemion, bo tylko w masie potrafią odewrzeć ataki silniejszych napastników, jakie one są kurwa mądre. Z nekerami można walczyć za pomocą wszystkich wiedźmińskich technik. Bardzo skuteczne są między innymi znaki, pułapki, bomby, trucizny oraz oleje powiększające krwawienie. Gniazda nekerów niszczy się za pomocą petardy kartac. Przelata wśród Endrag. Endragi to stworzenia leśne, przypominające pająki. O kurwa, no to moja kuzynka, która boi się pająków, na pewno nie chciałaby spotkać Endrag. Szczególnie upodobały sobie łęgi, lubią bowiem wilgoć i wysokie trawy. Raczej długie niż wysokie, poruszają się na czterech łapach, a gdy nieruchomo cają się na zdobyć, niezwykle trudno je zauważyć, podobnie jak kikimory. O kurwa, kikimory. Mam niemiłe wspomnienia związane z tymi stworami, z Wiedźmina 1. Tak i Endragi dzielą się na kasty. Psycym najwięcej wylęga się wojowników.
mniej gwardzistów, a królowe są z zatkością. Potwory jak pająki lgną się z jaj, zabłudnione królowe umieszczają je w zagiszonych na drzewach kokonach, a kokonowiska zwie się gniazdem. Stwory z cegą królowych, od których zależy przetrwanie kolonii. Te zaś tkwią w ukryciu i nie obchodzi ich nic a nic. Co się dzieje z dorosłymi osobnikami, jednak gdy zagrożone jest gniazdo, królowe prędko wyłazą z ukrycia i walczą zaciekle. Tak więc pozbyć się Endriak z nocy, wywabić i zabić królowe, paląc uprzednio kokony. Okej, czyli na przykład to faktycznie miałem używać igni, no ale przez to, że nie miałem informacji o Endrakach, to nie miałem jak tylko igni używać, no super. Co to ty pierdalasz? Ostrożnie z tymi mieczami. Co to ty pierdalasz, Farid? Pijany lub niespełna rozumu? Chwila, ja chcę teraz wpisy, bo jest to sobie podstamy, o postaciach. Postacie. Kogo my tu jest mamy? Foravinti. Kupiec Foravinti jako człek przedsiębiorcy znalazł niszę zapewniającą uczciwy zysk. Jego specjalizacją była dość wąska, lecz to właśnie ona stanowiła klucz do sukcesu. Sekret kupiectwa polega bowiem na tym, by być jedynym, który zapewnia dostęp do określonej kategorii towarów i usług. Tak więc, mimo przymusowego posterunku flotca, interes Fiorowatiego jakoś się kręci. Einar Grauser. Się, że antykwarus Einar Grauser jest również biegłym balwiazem. Geralt odkrył jedyne miejsce w Wrocław, w którym... A, dobra, to jest zarówno balwiaz, jak i biblioteka, jak i jest... antykwarus to chyba jest ktoś w rodzaju biblioteka. Aha, no to koleś ma... Co no, koleś ogólnie zajmuje się dość wieloma zasami, widzę. Gdyby nie ludzie z Winduki tworzyli zorganizowaną społeczność, Krasnolud Einar Gausel byłby najbliższy pełnienia obowiązków jej przewodniczącego. Obywatele uważali go za kolobranta na ludzkiej smyce. Einar starał się jak najlepiej reprezentować interesy mniejszości, między innymi pośrednicząc w kontaktach z komendantem, ponadto prowadził coś w rodzaju księgarni, a zważywszy okolicy wybór tytułów, którymi dysponował, był takim imponujący gospodarz. Wysłucham wyraz w statku na parę dziwnych uczonych z jednym z nich, gospodarz. Wraz ze swoim kolegą Faridem namawiał on Wiedźmina do wzięcia udziału w tajemnicznym eksperymencie na wiedźmińskiej fizjologii, który miał dać jej rezultaty dopiero po latach. Farid. We Flutsan Geralt spadkowo wpadł na parę dziwnych uczonych. Jednym z nich był alchemik Farid. Wraz ze swoim kolegą Geralt namawiał on Wiedźmina do wzięcia udziału w tajemnicy eksperymencie na wiedźmińskiej fizjologii, który miał dać rezultaty dopiero po latach. Malena. Nie ludzie ze Flutsan nie mieli łatwego życia, a Malena nie była wyjątkiem. Na tej elfce ciążyło podejrzenie o wciągnięcie żołnierzy w zasadzki z Katel, a tu łatwo mogło się skończyć stryckiem. No, niestety. Dobra, Szilard, Skurwiel, Fitz, Oster, kurwa. Z mniej z takich historii pojawiają się postaci rozmaitych, krwawych, krewkich i rozważnych, tokliwych i odważnych i tkoźliwych, celnik nas dostrzeże, że gdyby pozdejmować mistrzów korony, nas berło włożyć w błąd widły, nie spędzać we wszystkim głosu i głowem, byliby to ludzie tak sami jak my, za tą miarą nie można tak powiedzieć, za Nilgardu w białym kamieniu, tańczący na kurkanach wrogów, który rzucał cień, na wszystkie opisane przeze mnie wydarzenia funkcję owego cesarskiego cienia pełnił Szilard, kurwa, fur, oster, smata, wytrawny dyplomata, który niejedną wojnę rozpętał, a później zakończył psyłując hołdy pobitych. Drogo tych postaci jest co jest, widzę. Maria Luisa Lavalette. Na dworze rodu Lavalettów zdarzało się bywać w przeszłości kilkukrotnie.
tam gościny i przyjęcia syna leśnego Mejsławie i Talentowi. Baranowa Maria Luisa była wielce nadobną damą w pełni rozkwitłej urodzie, ciemnych włosach i zmysłowo wykrojonych ustach, jak o wielu niewiastach poślubionych starcem od nich mężczyzną. I tak o niej krążyły różne plotki. Wśród nich była taka zaufana z samym królem Woltesem, którego posądzono o spłodzenie jej mocy dzieci. No i to jest siostra Woltesa. Jest to tym bardziej, jest popierdolona. Arian. Najstarszy z dzieci baronowej La Valette. Arian był ponad wszelką wątpliwość jej synem z małżeństwa ze starym baronem, wychowany na rycerza. A okej, okay, czyli stary baronem, no nie, to jest ten syn Woltesa, no na zasadzie nie. Królował, nie, wychowany na rycerza, hołdował cnotą tego stanu, cenił odwagę i walecność konflikt, który go zdobył, chciał mieć na niego wszystko możliwe, jako ze sprawa honoru jego rodu i matki, tak ładała się na szeroko dyskutowany roman z baronowej z Woltesem. Mimo iż sytuacja była beznadziejna, rycerz Mems nie dowodził obroną rodzinnego zamku, nie zamierzając cofnąć się nawet o krok. Widząc jednak bezsensowność dalszej walki, Arian dał się przekonać, złożył broń i zdał się na królewską łaskę. Po śmierci Woltesa nie mieli szanowni widzieć, tylko ponad Geralta ocaliłego od tortur i hańby. Honor nie pozwolił uciekać dumnemu młodzieńcowi, gdy rodzinny zamek znajdował się w rękach wroga. Decyzja, którą podjął Arian, równała się pewnej śmierci, lecz podjął ją bez wahania, piętnując poświęcenie krwawy rozdział dzieła rodu La Valette. Później. Mimo iż był podówca z młodym pokoleńcem, Pusi wtedy wykazywał tłumy i opór. Przynaleźli prorokowi La Valette. Niektórzy jednak spisali je temu za ojcem jego ojca. Król Woltes, krobójca, tego to ja uwielbiam. Za ślepego Micha, tajemnicy zabójca całkowicie zaskoczył Geralta, wykazał się nie tylko talentem aktorskim i opanowaniem, ale także kocim refleksem duszy pod nosem Wiedźmina. Zamordował króla, zanim Geralt zdążył go powstrzymać, wyskoczył przez okno samotni, jakby to było mało, nie tylko nie walczył z tym serku, ale zdał uczest, latając od szkatel. Było jedyną szansą Geralta na odzyskanie się z zasutów. Demawen, syn Furia? Chyba tak? Władał królestwem Edirne w srodze posterbionym podczas ostatniej wojny z Nilfgaardem. Był zwolennikiem z sądów silnej ręki i powiadano także, że król ten nie pałał wielką miłością do nieludzi. Dlatego jest śmieciem. I często króć optował za radykalnymi krokami wobec Katel i karnymi ekspedycjami do zamieszkanego wolnego O kurwa, macie, zaspolerowałem sobie. No ci dałem na wykazy, więc zlecam krobojc, tak? Więc co to za to nie chcę. Dobrze, sobie to zrobił, żeby tak. A, i od tego, żeby na tortury brać wichcicieli i ulicznych proroków, którzy w polityce mu się nie cali, ten też nie stronił. Tędy dziwować się nie można, ze wielu tylko skało, by zobaczyć go martwy. Mimo tego śmierć jego zaskoczeniem była dla poddanych. Nie co dzień bowiem koronowane głowy krwią swą znacą po osadzki pałacu Jorwet. Są piękne, za takie się rodzą spadku Jorweta. Ktoś postarał się to zmienić, znacząc jego twarz paskudną blizną, którą tak skrywał częściowo pod skarbławną uczną Jorwet i swą legendą, budzący strach nieuchwytnym dowódcą tego zaledwie komand. Które kiedyś chciały złożyć broń i kontynuował wojnę z ludźmi, ale jego strach, podobnie jak oni, był nienawiści do dumanu w rozwoju powieści, upodobniający go raczej do silnego ducha niż sposoby krwi i kości. Jorwet, jak wskazuje
udało pewne sprawy związane z królobójcą i ostatnimi wydarzeniami, lecz pierwsze spotkanie z nim nie przyniosło Geraltowi innych odpowiedzi niż grad śmiercionocnych z całą i zakładało się, że Wiedźmin nie otrzymał. W ocach części ludzi takich jak Loredo i Chuj, Jorvet był pospolitym bandytą nosącym na rękach krew niewinnych. Istotne lista tych, których zabił walczył o wolność, mogłaby śmiało konkurować liczbą utworów w moim repertuarze. To jest jaskier, jak najbardziej. Sultan. Krasnolud Dolbaciwej to serdeczny duch mój i Geralta. Znajomek jest z czasów, gdyśmy przez lasy i bezdroża za sodem przemykali. Wokół głodnała zawieruka wojenna, a po traktach cały kobyta niewikarski jazdy. Jak sporo swych praktyków walczył później pod Bredno, a w okolicy Mychowie Machakalskim, który walnie się do zwycięstwa przycenił, co jednak wojniki zbywają widzeniem. Pani Teres starał się ponoć otworzyć, a i z ręku winy zamyślał. Jednak los chciał, że sprawy ułożyły się nieco inaczej. Zoltan po wielokroć przyjąć swą wobec Wiedźmina udowadniał. W każdej potrzebie gotów był stanąć w ramię, bo to jest prawdziwy przyjaciel. Zupełnie jak Sad, to jest prawdziwą przyjaciółką. Kwan, zadając tym, co twierdzą za krasnoludy, to jeden w drugiego złożyciela agresywna zbliżony, że za nic ludzka niedola i że niemożliwa jest koegzystencja. Znam wielu nieludzi, jeśli owej koegzystencji coś stało i stać będzie na wschodzie, to właśnie ludzka ciemnota, zawiść i niewdzięczność. Nadając, że krasnolud dla towarzystwa dałby się powiedzieć, jak Zoltan dotrzymywał i kompanii na zachodzie innej przyczyny. Lokalne władze oskarżały go o kontakty ze Skatel, a to zwykle zapewni jedną z głównych ról podczas takich atrakcji jak poranna egzekucja. Bernard skurwiel śmieć, nienawidzę gnoja. Historia mowa miała miejsce. Bernard skurwiel śmieć, nienawidzę gnoja. Audiobook w ciebie komentarza z razy faktury i wnosa. Nie ścinie prawo i sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość. Takie samo prawo i sprawiedliwość, jaką chciała zaprowadzić co w The Walking Dead ani Frontier. Ten krubiański weteran, temerski armii doskonale odnalazł się na stanowisku, ceniąc z pogranicznej osady swe prywatne miasto, w którym rządził strachem oraz prawem pięści, ferując i wykonując wyroki wedle własnego widzimisię. Zaprawdę szczęściem było, że wówczas głowę od strycka ochronił, mimo ich najszczerszych chęci na zastrzeczność z Bernardem Skurwielem, gnojem nienawidzę chuja. Loredo nie miała się na tak powiedzieć, mimo pozorów praworządności. Loredo był równie przychylny nieludziom jak Czas Emhyr w prowadzeniu demokracji. Gdyby Bernard Skurwiel, gnojem nienawidzę chuja, zyskał najdrobniejszy pretekst, pozbyłby się zwraca każdego, kto nie jest lekkim i nie w sobie środkach, bo jest gnitą śmieciem i nienawidzę chuja. Ja Natalis. W takich czasach przyszło nam żyć, że niemal co druga spotkana osoba brała udział w wojnie z Nilfgaardem. Jednak najgłośniej wspomina się o takich, co wielkimi literami zapisali swe imiona w historii owego konfliktu. Tak właśnie osobą jest ja Natalis, koneta w Temerii, któremu to powiedziano stanowisko głównodowodzącego poza zbliżkę pod Bredną. Mimo dwukrotnej wstawaki wroga, ja Natalis mężnie stawał, rozumie do wojcie mutowej torii bredeńskiej, walnie się przyczynił. Po bitwie za źle nie osiadł na rogach i nie nosił ślad za wrogiem ruszył, broniąc go także niemal nec butu krołc, a jednak Gladys Jarugę uciekać musieli. Za syny swe Jan Natalis honory odebrał i Glad Wiedźmi jego imieniem nazwano. Po śmierci protesta Jan Natalis sprawował tymczasowo funkcję namiestnika Temerii. No i się nam dostało. Zira, która chyba mi się wydaje naprawdę ma głos na bully z Krzybą Wings. No to podobno z poczeka. Z doświadczenia wiem, iż rządza władzy nieobca jest na wiko wśród samych tylko zarodziejek. Wiele
jest z takich, które nam widzicie, grać kiedy na skrzypce i podlega na sznurki poruszające królami innymi i pomocnymi tego światami, bo w spektakularny sposób władać żywiołami, opieśnywać zimy, naginać znacenie, dyktować królewskie, no, ręcie, a przynajmniej zmuszać sztuków do jedzenia kurczaka ściami. Dlatego takie magickie jak Sila Dataka Rwili, zwana samotnicą z Chowiru, wyróżniały się na ich tle. Pani Sila znana była z tego, że nie mieszała się przynajmniej jawnie do polityki, poświęcając swój czas badaniom, surowo spokojna i opanowana w przeciwieństwie do swych konfraterek, nie eksponowała kobiecych wdzięków i nie konkretowała mężczyzn na każdym kroku, którego z nimi bądź musiał to pozostać w zgodzie z własnymi przekonaniami. Gdyby zabrakło typowych czarodziejek, świat byłby niezaprzeczalnie uboższy. Powody pobytu Sili w tak prowincjonalnej mieścinie jak Krocą były podstawową zagadką, lecz tylko wyjaśniło się, że psychika tam z powodu Kejrana, zacnego potwora. Czarodzieje bowiem chętnie wykorzystują organy egzotycznych turystycznych schłodzeń jako ingredencje magicznych specyfików, a Sila nie była pod względem wyjątkiem. Obecność Sili okazała się tak z okazją zarobku dla Zoltana, jakkolwiek by to nie brzmiało, krasnolud sugerował tej nocy do jej magicznej aparatury. Dobra, przedstawiliśmy sobie o wszystkich postaciach. No wiadomo, trochę czasu mi to zajęło, no ale chcę jednak o tych postaciach czytać i też to o tych innych detalach, jak potwory, miejscówki, ale myślę, że akurat tymi kwestiami będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Na cholerę ci tyle żelastwa, ale na chwilę obecną na końcu to będzie na tyle i w kolejnym odcinku już myślę, że zrobimy sobie też o wiele więcej niż tylko tutaj stanie. To się porobimy faktycznie. Na chwilę obecną na końcu to będzie na tyle. Na razie.